Duda. Polska służba zdrowia zdała egzamin w okresie pandemii i prezydent Andrzej Duda. Polska służba zdrowia zdała egzamin w okresie pandemii. Polska służba zdrowia zdała egzamin w okresie pandemii COVID-19, powiedział prezydent Andrzej Duda. Według niego jest to zasługą z jednej strony tych, którzy przygotowali służbę zdrowia na trudne sytuacje, jak pandemia, a z drugiej tych, którzy w tym czasie realizowali świadczenia medyczne. W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda spotyka się z przedstawicielami sektora ochrony zdrowia zaangażowanymi w zwalczanie skutków pandemii COVID-19. W spotkaniu bierze udział także profesor Piotr Czałderna, przewodniczący Rady do Spraw Ochrony Zdrowia, którą w ostatnim czasie powołał prezydent. Zapewniam, że tutaj w Pałacu Prezydenckim przez najbliższe lata, kiedy będę nadal sprawował urząd prezydenta, będzie trwała nieprzerwana debata na temat ochrony zdrowia i tego, jak ją uczynić jeszcze lepszą, mówił prezydent, otwierając spotkanie. Podkreślił, że Polska Służba Zdrowia zdała egzamin w okresie pandemii koronawirusa. Myśmy nie mieli sytuacji, że nie starczyło dla ludzi miejsc w szpitalach. Na szczęście nasi lekarze nie musieli wybierać, komu dać środki ochrony zdrowia, środki ratujące życie takie jak choćby respirator, a komu nie, mówił Duda. Prezydent zaznaczył, że na taką sytuację złożyło się wiele elementów. Jak mówił, jest to ogromną zasługą tych wszystkich, którzy, z jednej strony polską służbę zdrowia przygotowywali na różnego rodzaju niespodziewane, trudne okoliczności, a z drugiej strony także tych, którzy ochronę zdrowia w znaczeniu świadczeń medycznych przez ten czas realizowali. Prezydent wyraził wdzięczność za te działania i zapewnił, że będą kontynuowane starania, by ochrona zdrowia była jeszcze lepsza, by personel medyczny miał jeszcze lepsze warunki wykonywania świadczeń medycznych, żeby wszyscy, którzy działają w bardzo szeroko pojętym systemie ochrony zdrowia, mieli jak najlepsze warunki.